Witajcie, drodzy kochani. Robię film o larwach astralnych, które znajdują się w wielu domach, wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ja osobiście na Teneryfie widziałem takie larwy astralne w kształcie czarnych pająków w pewnym domu, gdzie mieszkałem. I wiem, że takie coś istnieje. To są istoty, które są na innym wymiarze rzeczywistości. I jeżeli w danym domu doszło do jakichś nieprzyjemnych zdarzeń, niekoniecznie musi być to w momencie, kiedy my mieszkamy w tym domu. Mogło być to wcześniejsi lokatorzy mogli zrobić coś niedobrego w danym miejscu, w danym domu. To wówczas, drodzy kochani, właśnie się pojawiają te larwy astralne w postaci pająków. Niekiedy mogą być lekko żółte, lekko czarne, to w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Ja opieram się na opinii pewnego pana, który mieszka w Barcelonie, również widział takie pająki, takie chodzące pająki, jak się przebudził, chodzące po suficie. No to właśnie są te larwy. Te larwy astralne i one istnieją i powodują wiele zakłóceń, wiele złego dla ludzi, ponieważ się podłączają, pobierają naszą energię, a my po prostu nie wiemy, jesteśmy nieświadomi, czujemy, że coś się dzieje niedobrego z nami, ale po prostu do końca nie wiemy, co jest. Kiedy to się pojawia? Takie zjawiska się pojawiają, kiedy nastąpiło zerwanie na przykład z małżonkiem czy z małżonką, nastąpiło jakaś depresja, jakieś choroby, jesteśmy chorzy, leżymy na łóżku i widzimy, że nie możemy się ruszać i widzimy, że jakieś stwory chodzą nam po suficie. No to właśnie są te larwy astralne, które zbliżają się do nas i pobierają naszą energię. Te larwy astralne mogą się zagnieździć w naszym ciele fizycznym, powodując raka, podłączając się na plecy. Wówczas czujemy, że mamy jakiś ciężar na plecach, a to właśnie to nie jest ten ciężar, tylko właśnie to jest ta larwa, która się to uczepiła tego miejsca. Potem jest region seksualny, ruch mężczyzn i u kobiet. Mogą przebywać w ciele eterycznym, również i astralnym, czyli po prostu nie tylko w ciele fizycznym, ale mogą te larwy astralne przebywać w naszym ciele eterycznym, jak również w ciele astralnym, w tak zwanych ciałach subtelnych, które posiadamy jako ludzie. Także, jak już wcześniej wspominałem, osoba taka, która posiada taką larwę, odczuwa bóle w danym miejscu. Może być to region seksualny, może to być podstawa naszego kręgosłupa, bóle w plecach. No to jest właśnie taki sygnał, że ta larwa astralna już się tam podczepiła, już ciągnie tą energię, to jest właśnie taki symptom. Ja chciałbym powiedzieć, jak możemy się chronić przed tymi larwami, a więc tak, przede wszystkim czystość naszego pokoju, tam gdzie śpimy, czystość podłogi, czystość, ogólna czystość, okna, firan, sufitu, żeby nie było pajęczyn. No to po prostu, drodzy kochani, to jest bardzo ważne, ponieważ larwy astralne lubią bałagan, lubią miejsce nieczyste, tam gdzie jest kurz, gdzie jest dużo kurzu, gdzie jest dużo zanieczyszczeń, odpadków. To właśnie te larwy astralne tam mają swoje gniazda, w takich miejscach. Jeżeli macie czystość w domu, jeżeli kuchnia jest czysta, jeżeli łazienka jest czysta, to wówczas nie ma takich miejsc, gdzie te larwy mogłyby się zagnieździć. Również musimy zadbać o to, by do danego pokoju, do danego pomieszczenia wpadała odpowiednia ilość światła. Jeżeli to może być światło słoneczne, to tym bardziej dla was, drodzy kochani, a jeżeli to jest światło normalne, które pochodzi od żarówek, no to również jest bardzo dobre. Jeżeli jest to ciemny pokój, jeżeli to jest pokój bez dużej ilości światła, również wówczas te larwy astralne mają łatwe miejsce do tego, żeby tam przebywać. Jeżeli to jest pokój dobrze oświetlony, światłem słonecznym, gdzie słońce wpada, gdzie nie ma, nic nie blokuje tego światła słonecznego, ono po prostu wchodzi do tego pomieszczenia, no to jest to bardzo dobry układ, ponieważ larwy astralne na pewno tam nie będą się znajdować, ponieważ się boją światła. Także również takim symptomem bardzo istotnym jest, żeby przewietrzyć dom. Systematycznie przewietrzyć dom, utrzymywać świeżą pościel. Dom musi być wietrzony, żeby po prostu świeże powietrze było w środku, w pomieszczeniach. To też pomaga przy tym, żeby te larwy po prostu usunąć.
gdzie się chowają te larwy astralne? Przede wszystkim w jakichś dziurach, w drzewie, jeżeli tam w miejscach, gdzie jest futryna od drzwi, nad futryną, w takich miejscach, gdzie są jakieś dziury, jakieś zakamarki, za szafami, za drzwiami, nieraz w łazience. No właśnie takie larwy tam, w takich miejscach mogą po prostu przebywać. W miejscach, gdzie jest cień, gdzie jest ciemno, za szafą, czy w takich za komodą, w takich miejscach po prostu. Dlatego trzeba wielokrotnie meble przesuwać, sprzątać za meblami, za szafami i niejednokrotnie możecie znaleźć dziwne niespodzianki w postaci jakichś pająków, w postaci jakichś nieproszonych gości. Mówię o insektach. Jak wyposzyć te larwy astralne? Możemy używać oczko winnego z solą i takie kubek położyć w kątach danego pomieszczenia, jak również możemy kadzić lub posypać podłogę solą kuchenną, najlepiej tą grubą, tą morską. Również możemy dodać wyciągu z ruty takiej rośliny specjalnej i do wody, do mycia podłogi, wymyć podłogę właśnie tym ekstraktem z ruty, co spowoduje jakby taką dezynfekcję przed tymi larwami astralnymi. Również takim środkiem bardzo starodawnym jest rozmaryn. Rozmaryn, kadzenie suchym rozmarynem, położeniu na węgielku suchego rozmarynu i wykadzenie wszystkich pomieszczeń właśnie tym dymem z rozmarynu. To właśnie również oczyszcza dom z larw astralnych. Także, drodzy kochani, możecie zaopatrzyć się w ten rozmaryn lub białą szałwię. To są właśnie substancje, które powodują, że larwy po prostu uchodzą przed tymi zapachami od rozmarynu, od szałwii białej. To właśnie możecie po prostu stosować. Lub możecie po prostu wysypać podłogę danego pomieszczenia solą, grubą solą morską i po prostu po godzinie sprzątnąć tą sól i od razu wrzucić do śmietnika. Nie trzymać tej soli w domu, w koszu na śmieci, tylko po prostu od razu po sprzątnięciu do worka i po prostu wyrzucić. Ja na marginesie chciałem Wam, drodzy kochani, skomentować, iż nasza firma produkuje aronit mineralny, bardzo zdrowy. Możecie zakupić go na linku pod YouTube'em. Ja z Wami się żegnam i do następnego spotkania.